Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić trzy różne mydła. Pokażę Wam, jak zrobić takie galaxy mydełko. Taką śnieżną kulę z pingwinkiem w środku. I taką półkulę z płatkami śniegu. Ale najpierw mam dla Was pozdrowienia. Jeśli chcecie być pozdrowieni w następnym odcinku, to subskrybujcie mój kanał, włączcie dzwonek i napiszcie komentarz z hashtagiem Gang Dzwoneczka. A teraz już zaczynamy. Zacznę od takiej galaxy kuli. Potrzebna będzie taka kulista foremka. Ja ją kupiłam na Allegro i jest ona sprzedawana tam jako forma do robienia kostek lodu. Do zrobienia mydeł potrzebna będzie też baza mydlana glicerynowa. Ją też można łatwo kupić na Allegro. I tutaj mam taką przezroczystą bazę. Potnę ją na kawałki. Wkładam to do kubeczka, którego można używać w mikrofalówce. I roztopię tą bazę i wystarczy mniej więcej 15 sekund. Ok, gotowe. Najpierw popsikam moją foremkę spirytusem salicylowym. Dzięki niemu to mydełko łatwiej się potem wyjmie z tej foremki. Do rozpuszczonej bazy mydlanej dodaję brokat. I tutaj najlepiej użyć brokatu ekologicznego. Wymieszam to. I teraz dodaję do tego olej zapachowy. Ja użyję oleju kokosowego. I takie olejki też bardzo łatwo kupić na Allegro. Przelewam to teraz do takiego pojemniczka z dzióbkiem, żeby łatwiej mi się to wlewało do tej kulistej foremki. Można tutaj też użyć lejka, ja akurat go nie mam. No i teraz tą bazę trzeba zabarwić. Można to zrobić przed dodaniem jej do foremki, albo teraz dodać kilka kropelek. Używam różowego barwnika do mydeł. Odłożę teraz tak na około 20 minut, żeby to mydło troszeczkę zastygło. Ok, czas ten już minął. Teraz przygotuję trochę więcej bazy mydlanej. I tym razem zabarwię ją na kolor niebieski. Przelewam to do foremki. I ponownie poczekam, aż ta baza trochę zastygnie. I na koniec przygotuję bazę mydlaną w kolorze fioletowym. Górę spsikam spirytusem salicylowym, żeby, tak jak powiedziałam wcześniej, jeszcze łatwiej to potem wyszło z tej foremki. Spirytus także pomaga pozbyć się bąbelków, które będą na powierzchni mydła. Teraz trzeba to zostawić i tak mniej więcej po jednym dniu można to wyjąć z foremki. Troszeczkę ją pościskam. I teraz będę otwierać. Tutaj niestety jednak zostało trochę bąbelków powietrza. I widać, że chyba za mało tą foremkę wypełniłam mydłem, ale nie szkodzi. I teraz tutaj przyznam się, że żeby wyjąć to z tej dolnej części foremki, troszeczkę się natrudziłam, troszeczkę mi to zajęło czasu, no ale się udało. I tak wygląda moje galaxy mydełko. Bardzo mi się podoba. Fajnie wygląda pod światło, zaraz Wam to pokażę. Zobaczcie. Pamiętajcie, żeby po obejrzeniu całego odcinka dać mi znać, które mydełko Wam się najbardziej podobało. Przejdźmy teraz do drugiego mydła. Teraz pokażę Wam, jak zrobić taką kulę śnieżną z pingwinkiem w środku. Użyłam takiej samej foremki i spsikuję ją spirytusem salicylowym. Teraz, żeby zrobić bazę tej kuli śnieżnej, roztopię białą bazę mydlaną. Dodam do niej olejek zapachowy. I przeleję ją do dolnej części foremki. Odłożę to tak na około 20 minut. I zobaczcie, po tym czasie ta baza do końca nie zastygła jeszcze. Jest tak odrobinę mięciutka. I teraz będę mogła tutaj włożyć figurkę pingwinka. Zrobiłam go już jakiś czas temu z modeliny. Jak chcecie, to w opisie zostawiam link do tego odcinka, w którym go robiłam.
Kładę go na mydło i delikatnie go przyciskam, żeby troszeczkę się przykleił i po prostu nie przewrócił się, kiedy będę nalewać więcej mydła. Zamykam formkę. Teraz pokroję i rozpuszczę przezroczystą bazę mydlaną. I dodam do niej dosłownie odrobinkę niebieskiego barwnika. Dodam tutaj też brokat. Przelewam to teraz do foremki i na koniec sprzykam spirytusem salicylowym. Poczekałam jeden dzień i teraz mogę wyjąć to mydło z foremki. Zobaczcie, jak fajnie wygląda. Tutaj niestety też wygląda na to, że tego mydła za mało dolałam do formy. Nie wiem, wydawało mi się, że było po same brzegi. Przejdźmy teraz do ostatniego mydełka na dzisiaj. Najpierw potrzebna będzie taka silikonowa foremka z podkami śniegu. Sprzykam ją spirytusem. I teraz te płatki wypełnię białą bazą mydlaną. Patyczki wyrównam powierzchnię. I zostawię to tak na około 10 minut. Rozpuszczam przezroczystą bazę mydlaną. Dodam do niej trochę brokatu. I przeleję ją do takiej silikonowej formy w kształcie półkuli. Wypełnię tą półkulę tak mniej więcej do 2/3 wysokości. Odłożę teraz to na 30 minut, żeby to mydło zastygło i w międzyczasie wyjmę moje płatki śniegu z foremki. Nożem odcinam niepotrzebne kawałki mydła, które są tutaj po bokach. Po upływie 30 minut mogę teraz te płatki śniegu położyć na moim mydle i kładę je tym wzorkiem do dołu. Przygotowałam sobie białą bazę mydlaną i zabarwię ją na niebiesko. Powoli wylewam ją do formy. I po jednym dniu mydełko będzie gotowe. Tak ono wygląda. Myślę, że takie mydełka mogą być też fajnym pomysłem na zrobienie komuś prezentu. Pamiętajcie, żeby mi napisać w komentarzach, które mydełko Wam się najbardziej podobało. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia, pa!